Hej, hej, witajcie. Ja może na razie się nie będę pokazywać, bo dopiero wyszłam z podprysznica i jestem łuszczącym się zwierzęciem. Tutaj zobaczcie, Boreczek śpi, lew mu zrobił takie łóżko na łóżku. Tak. I powiem wam, że to jest to łóżko z Zooplusa, które wczoraj składaliśmy i ono było takie cieniutkie, ale powiem wam, że przez noc ten materac odbił i jest taki grubszy. No i sushi nawet w nim leży, także myślę, że jest potencjał, trochę jest za duże na nią. Nie było mniejszego. I tutaj trochę jest za wysoko, żeby sobie głowę oparła, powiedz, bo podobno dla seniorów jest dobrze, żeby... Właśnie pani ci zrobi, czekaj. O, wiecie, tak, czekajcie, coś takiego, żeby... O, można było łepek położyć, wiecie? No, oprzyj się, tak? O, że to podobno dla kręgosłupa jest. Okej, okay, o, zobaczcie, już przysypię. Ja tutaj robię, słuchajcie, śniadanie. O, nie wiem, czy wam to wczoraj pokazywałam, ale kupiliśmy jej ten olejek z CBD. To jest weterynaryjny. Tak jakby noc była spokojna i lepiej spała. Wczoraj też no, zjadła po tym, także no, możecie zapytać swojego weterynarza. On jest w ogóle jeszcze z olejem rybim. Jak może macie takie problemy właśnie, że pieski mają stany lękowe, bóle albo podobno właśnie na brak apetytu, chociaż to podobno może być różnie, ale możecie zapytać swojego weterynarza, skonsultujcie. I tak, robię śniadanie, będę robić pastę jajeczną, lew poszedł po chleb, w ogóle mamy piękną pogodę, ale powiem wam, że jest zimno się zrobiło, jest 6 stopni. Byłam, nie wiem, czy teraz się ociepliło, ale jak byłam z sushi, co prawda to mam okno otwarte, bo jakoś jest u nas strasznie tak duszno w domu. Nie to, że gorąco, ale jakoś tak, nie wiem. Więc otworzyłam tutaj okno i sushi tutaj szykuję. Tutaj jest, zobaczcie, królik, ryba, marchewka, jajko, jeszcze serek będzie do tego. A tutaj właśnie są jajka, zaraz będę robić nam pastę jajeczną na śniadanie. Także słuchajcie, tak to wygląda. Witajcie w nowym vlogu. O. No pięknie to wygląda. Lew, zvloguje cię, bo ja się nadal nie pokazuję. Vloguj. Teraz. Mamy, słuchajcie, to jest pasta jajeczna z chlebkiem. Dobra, nawet wyszła. Mhm. Nie w Thermomixie robiona, tylko w oldschoolowym robocie, takim 16-letnim. I spoko. Bardzo dobra. O nie, Borek, nie chcesz pod kocykiem leżeć, ciepło ci. Borek jakiś smutny, słuchajcie, i znowu nie chce jeść. No. Bidonek. Bidonek straszny. Bidonek. Ojojku. Edwarda nosisz. Boże, jaki biegnie. No mówię ci, że brzydko pachnie. Brzydko. Na łóżeczko, na łóżeczko. A pokazywałam im, że się rozprostował ten materacyk i on urósł faktycznie przez noc. Trochę urósł. Nie jest taki płaski. Nie. No jedziemy do pani jeszcze pogadać, bo coś Edward nasz, Borek ma nowe ten, lew na niego mówi, Edward. Mecze piłkarskie, możesz obstawiać. Nie wiem co się stało. Jedziemy do pani, a ja jestem w nowym dresie, to pokażesz mi za chwilkę, się ubiorę. Dobrze. Dobrze? Ciemność, ciemność. No buty miałeś blokować. Buty? Dobrze. Lew mi buty kupił, zobaczcie. Jak to zobaczyłam na stronie, to powiedziałam, co za okropieństwo. I to co za shiteks. To są takie buty, które się wkłada bez sznurowa, bez niczego, wiecie, o. Ach. Że wkładasz stopę już. Zademonstruj. Jeszcze rozsznurować bardziej te, ale zobaczcie. O, są buty dla słonia właśnie. A. I potem się robi... Naprawdę, super się je wkłada i zdejmuje. Na Mazury to będzie super przydatne, ale teraz ja nie znoszę sznurować butów. Drugie mi jeszcze lew kupił, takie piękne są, ale ja wiem, że nie będę ich nosić. Też mam takie. A jak one się jakoś nazywają? Air Max Fly Easy. I zielony dres. Z lisem! Z lisem. Patrzcie, ładny. Ładny, nie? Aha. Ładny jest ten na druk bardzo. Bardzo. No tu. I słoń jest ładny. Z gorzej. Słoń jest ładny! Poczekaj, sekundę. Uciek słoń. Poczekaj, pokaż ten, bo ja sobie wezmę do tego nerka. Pokażę wam paczkomat.
nie, gdzie skupiłam swoją nerkę? O nie, nerkę! Wrócił słoń pod paczkomar. Jestem ładniejsza w maseczce. I co mamy? Powyciągać. Ale naprawdę powiem wam, że mega wygodne te buty. Bo one w środku mają w tym takie coś podpiętą jakby. No, Air Maxy. Ale Air Maxy nie są dla mnie takimi. Ja bym nie powiedziała, że Air Maxy dla mnie były takimi wyjątkowo. Powiedziałabym nawet, że mnie obcierały. No to też zależy od modelu. Te są faktycznie bardzo wygodne. Aha. I jest leśnisko. Chodź woreczko. Patrz co ma. Chodź. Mój skarbie jedyny. Dobrze. No, jeden z dwóch. No. Coś jest moim ulubieńcem. Moim też. Zbideniały bidon. Dobrze. Biedny piesek jest. Co tutaj się pokazujesz bokiem? O, ktoś mnie bzyczy. Bzyczy? Dobra, to idziemy z bidonem, co? Idziemy. Go, 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 go. Cześć. Cześć, cześć, cześć. Patrzcie, jaki mamy ładny wjechać. Buki. Tak odwrócić. Odwrócić muszę. Patrzcie, jaki piękny. Dzięki, słuchajcie, dzięki. Słoniliśmy kwiaty. Podniecasz, tam jest napisane słoni lew. No pewnie, o ja, dostaliśmy kwiaty. Słuchaj, bo nie chcę, żeby się tu pokazał fajl czyjś. Wiesz, że to pierwszy raz w życiu dostałem kwiaty? I ostatni pewnie. Nieprawda, a może nie. Przecież może kiedyś. O. Dostałeś kwiaty? No. O kogo? Słuchaj. W pracy może? No w pracy, w pracy. W podziękowaniu za? W podziękowaniu, kurde, słońce. Nie mogę powiedzieć na wizji. Dobrze, powiesz mi później. Bo to pewnie co robisz? Żenujące. Żenujące, ty żenuj... Co robisz, powiedz? No wiesz co robię, makaron ci robię. Będę lwa dręczyć makaronem z fetą i z pomidorkami, wiecie jak to tak. A tu garnek nie umyty, w czym ja makaron? To jest mój ulubiony garnek do makaronu. Nie będzie taki dobry w minut, taki wielki mam gotować? Tak. Uważaj, że taki wielki. Przynajmniej nie wykipi. No, na pewno ci się uda wykipić. Słuchajcie, wszystko z garka musi wylecieć trochę, bo inaczej się danie nie uda. No nie? Dlatego na przykład ty powinieneś się tym zajmować, a nie słoń. Kiedy mówisz i masz? Proszę, kochanie, daj, ja to zrobię za ciebie. O, idź se. Zgnąć mnie w pierś. A powiedz, jaki to będzie makaron? Czy to będą penne, czy to będzie spaghetti, nie, czy to będzie tagliatelle, czy to będzie fettuccini, czy to będzie... Możesz sobie wybrać. Popatrz. O, patrz, kupiłam dorosłą, nie zrobiłam. Popatrz. Penne. Penne. Ale te są, tylko to nam nie starczy na dwóch, nie? No pewnie, że nie. Albo te. Penne rigatte. Samochodziki. Tego nie znam. No tylko ostatnio z tym zrobiłam, bo wiesz co, ten makaron jest najlepszy jak podchodzi do dziurki. Takiego nie znam, nie, słuchajcie. Nie, ja ten robiłam. A, ja ten robiłam. Mak, czerwony i no. Może ten zrobił, chcesz ten spróbować? I jest, mamy makaron... Makaronellini. Jaja z kołościółkowego. To jest makaron to było nie do zupy. Ten makaron przeznaczony jest z semioliny. No to najlepsze z semioliny jest spaghetti. Ja się boję takich nazw. Semiolina to jest błąd, to jest mąka, no. Boję się. To chyba twoje ulubione, muszę twoje ulubione spaghetti, które lubisz, jest też z semioliny. Boję się takich nazw, więc muszę. Tak, muszę to sprawdzić. Robiłeś kiedyś spaghetti bezglutenowe, pamiętasz to? Pamiętam. Wydarzenie. Durum. Myślę, że do tego dania... Spaghetti nie, i samochodzi durum. Najlepszy makaron, a powiedz jak to będzie. O Jezus, wybierz makaron!
Myślę, że najmniejsze będą małe kawałki makaronu. Im mniejszy kawałek makaronu, tym będzie lepszy. Poradzę ci wybrać penę po prostu. I też bym wybrał penę. Ale czy to wystarczy? A może nie, to jest półtorebki, powinno wystarczyć. Zaraz wam zademonstruję, jak słoń mierzy, czy ta ilość makaronu będzie dostępna odpowiednio na dwie osoby. Wystarczy wziąć miseczkę, nasypać makaronu. O, widzicie? Macie odmierzoną porcję dla jednej osoby. O, to będzie dla jednej. Czyli musimy otworzyć... Nie, to nie mieszamy. Nie mieszamy nigdy. To wsypuj to, a tam otworzymy. Nie mieszamy nigdy. Nie znałem tego. Czyli tu masz dla półtorej osoby. Dobrze. Czyli dla ciebie i suszyjego na przykład. Już nie lubił. Jezu! No co? Większość mi się udało. Zaraz będzie dla jednej osoby porcja. Postawimy tu kwiaty. Czy jest taki piękny dzień. Kurczę, wiesz, żebym poszedł gdzieś tak na pizzę, ale tak sobie usiadł. Przy takiej świeżej pizzy prosto z pieca. Jezus. Z piweczkiem. To usiądziesz przy świeżym makaronie. Ale też super. Z tym. Bez piwa. A słuchaj, czy chcesz sos na ostro, czy na łagodnie? Na ostro. To jest ten ostry chłopak. Bo zrobiłam, ale był taki naprawdę ostry. Dobrze. To ja odmierzę... zobaczcie, update. Żeby ci pomóc, odmierzę ci makaron. Ja wyglądam tak, więc obstawiam, że już jutro będę mogła... Będziesz mogła... Tu mi tylko. Na pole zbierać. Ale zobacz. No, cieszę się, że się cieszysz. Dobry żart, co? Świetny. Odmierzę teraz makaron penę. Trzeba najpierw odciąć wieczko z torebeczki. Umiejętnie przesypać ten makaron do miseczki. Ile chcesz makaronu? Tyle zjesz? Tak mniej trochę, wiesz, bo to wychodzi dużo tego sosu. No właśnie, ostatnio patrzyłem na to twoje danie i w ogóle tam nie było sosu, ale jak mówisz... No to dobrze, to musisz jak tam uważać. No coś musimy zjeść, no nie? Makaron jest bazą tego dania, więc trzeba... Dużo... Widzicie, dlaczego wolę sama gotować, bo to jest tyle uwag. Trzeba dużo go zjeść. A, i słuchaj się. To jest 500 gram. Ale wieczorem będziemy mieć kanapki z kotletem, to miał być lunch. A, taki lunch szybki. No. A, bo to jeszcze... Nie nawpierdzielać. Dobrze. Jak zwykle. Dobrze, kochanie, to nie nawpierdzielać, proszę. Dobra, ja myję pomidorki. Słoń myje pomidorki, a ja tutaj teraz, słuchajcie, jak się otworzyło, to fajnie by było zamknąć. Zwinąć w taki rulonik. O, pokażę wam, jak się zwija w rulonik. Tak. O! Lecha, tam masz zaciski nad tym, w ukrytym czacie, wiesz? Te zaciski nie działają i działają. Są do dupy. O! Patrzcie, jakie fajne zamykanie makaronu. Super! To ja już swoje zrobiłem, idę trochę odpocząć, dobrze? Dobrze. Mało mamy tych pomidorków chyba, nie? Ojej, ja się ukochałam. Spojrzę teraz, kochani. Znaczy w sumie to nic nie zmienia, bo nie mamy więcej ani... Ale ja mogę iść? Nie możesz! Bo ty od razu myślisz, że pójdziesz do sklepu, żeby tu słoniu nie pomagać. A nie, to... Przecież chodzenie do sklepu jest... Bo, a ząbki czosnku dodać? Bo też niektórzy... Dodać! Czosnek? Dobra, tam czos... obrać słonia. Nie, to chyba jednak będziemy ten... śmierdzieć czosnkiem. Nie, no żartuję, dodać. A nie ma czosnku? Jest czosnek. A to jest niby czosnek, a jest czosnek? O co ci chodzi? Jest taki brzydki, no. No nie ma innego, no. Co ja ci poradzę?
żeś brzydki kupił. Tyle chodzisz po na tych zakupach i czosnku nie potrafimy kupić. Dokładnego. Normalnie, wiesz, grabisz sobie, a jeszcze duża część dnia przed nami, który spędzisz i tą część spędzisz ze mną, więc zastanów się. Kochanie, czy chcesz ja się nie mogę doczekać każdej minuty spędzonej z tobą. To jest takie cudowne, że możemy sobie tak razem siedzieć i gotować. Ile ząbków czosnku sobie życzysz, kochanie? 4. Nie wiem, czy nie za dużo posoliłam. Małe czy duże 4? Nie wiem, czy nie za dużo posoliłam. A tego nigdy nie wiem. To będzie słone, kochanie. No ale to, ten sos jest bardzo słony. A ty nie lubisz słonego. Ale jesteś niedobry dzisiaj, to masz dużo. Kochanie, ja zjem nawet słony. Przepraszam. No nie, ja pchaj mi się tu no. Jak robię, no. Przeschować trudno, co mi tu jęczy. Lew jak coś robi, czyli czyta jedną rzecz, to trzeba mu wszystko zaaranżować, powiedzieć gdzie to leży, podać. Przecież oni wiedzą ile ja robię. Oni widzą to w filmach. I jak możesz mówić, że jedną rzecz? Oni się na to nie nabiorą. Oni wiedzą, że jestem pracusiem. No. Pracusiem. No. Wszystko robię. Drzemiesz na kanapie. Widzieliście, że mnie kiedyś drzemał na kanapie? O, ja muszę to uwiecznić. Nigdy nie widzieliście. No nigdy nie widzieliście, to prawda, ale... Dzisiaj mam taki bardzo zły dzień i prawie już drzemałem, ale... Ale nie drzemałem. No zaraz zrobisz tę drzemkę po makaronie. Nie mogę, kochanie. Będziemy robić sprawy służbowe. Mhm. A ja sernik chciałam. O, sernik! Termomix się umył już? O ile się pamiętam, kurde, nie wstawiłem. Naprawdę nie wstawiłeś tej zmywarki? No nie, bo jeszcze tam było miejsce. Wstawiłeś, nie kłam. Słonie dzisiaj zły. I ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie słonia, ten na drzewo zaraz zmyka. Hej, hej, słoniu. A słoń będzie jutro prześwietlać kły. No. Proszę, czosnek. Czy posiekać ci go? Czy też... Ja uważam, że to jest będzie zasłony makaron w takiej wodzie, bo ja nie znam się... Nie wiem, nie znam się na tym, no. Nie dawaj mi wody z makaronu do picia, proszę cię. A to jest szybkie danie, czy na ciebie się to wszystko robi? Bardzo szybkie. Świetnie. Jak tylko dojdziemy i... Świetnie, bo zgłodniałem. Czy posiekać ci to? Czy ci posiekać czosnek? Nie, to się w dużych kawałkach daje, tak żeby potem można było... Nie, lepiej go nie siekaj. Taki cały rzucił. Bo wiesz, jak jest cały ząb, taki go upieczesz, to jak go ściśniesz, to się robi taki kremowy. No zobacz. Wyjmuję moją fajną broń. Zajer. On coraz czerniejszy jest, ta oliwa. Nie tylko będzie jak wino. Ale trzeba już bywaną zrobić, nie? Tak. Ale wiem, mamy jak... tą świetną oliwę. Którą? Zło. A co ty, to do tego to się najtańszą daje, bo to i tak smaku nie poczujesz. Nie wiem, czy nie za dużo tego dałam, kurde. Czego? Tak nie wiem, dwie oliwy, jak sądzisz, za dużo. Tak podałam. No, z tego to nie będziemy mogli mówić przez dwa tygodnie. Serio? Dobra, to telefon. Idzie mi dzisiaj. Bardzo dobrze ci idzie, ale jestem się dumny, że jesteś takim świetnym ogarniaczem. Cieszę się, że nie jest mój dzień, ale mój dzień nie jest od miesiąca. Albo od 5. Lew, no chodź tutaj, nie siedź przy tym komputerze. Rozmawiaj ze mną. Przecież rozmawiam i on tak podzielną uwagę. Ty masz uwagę, jak... wtedy tak, słuchaj, on tak gada, gdzie on po prostu jak on uważa, że ma podzielną uwagę, jak coś robi się do niego mówi, to jest. Ja widzę, że on nie słucha, nie patrzy, nawet nie kompletnie o czym ja mówię, ale. To mam jest bardzo uwagę. Podzielną uwagę. Mogę wam zademonstrować, mogę
żonglować makaronem jednocześnie i tabliczkę mnożenia. Możesz mi wyrywkowo zadawać pytania z tabliczki mnożenia i będę i żonglował i odpowiadał na pytania. Chcesz zrobić taki eksperyment? Nie. No ja też mi się właśnie nie chcę, dlatego nie zobaczycie tego. Ale wiesz, to jeszcze musisz chcieć się skupić. Nie? Ale ja... A jak słoń mówi, to by się, wiesz, podobno wydry tak mają, że jak wchodzą pod wodę, to tak jak umiesz zamknąć oczy, to one uszy. I ty na pewno masz tą zdolność, jak słoń zaczyna mówić. Jasne, że tak. No. A to sama wypracowałaś we mnie tą zdolność. Nie wiem, z chleba, no. Zaraz cię walnę. Będzie sobie kanapkę robił przed obiadem. Schowaj mi to w tej sekundzie. Dobry jest słoń, nie? No kurde, za 20 minut będzie obiad, on sobie kanapkę robi. Brownie sobie zrobię. Rzucaj makaron. Zostaw to brownie, to będzie serio, to się robi 20 minut. A ja naprawdę mam cię. Mówiłaś, że szybko. Jak ja ci coś... Czas, żeby... czas! Ile? Ile? No nie wiem, trzeba przeczytać na opakowaniu. Wyrzuciłem! No weź tam szybko! Tam jest. A to nie jest to? Nie. Musimy się otworzyć. Tam. No otworzyłem! Szybko, 4 minuty? Tak, no. Dobra, już 30 sekund, no. Nie wiem, ale weź to czytaj, no dłużej to pan edytuje. To na przykład 7. A tu nie ma napisane. Ja jebik źle. Wy zacznij odmierzać, dobra, ja włączę. No włączyłem. Na ile? 8. 11. Czyli trzeba do 8 dodać 3, będę pamiętał. Ile? 11. Serio? A jaka jest minimalna? 11. Tak? Nie ma przedziałów? Nie. No. 11. Bo ja lubię al dente. To zrobimy 10. Chcesz? Dobrze, chcę. Poczekaj. Od razu by się nie było tutaj. Ja to nastawię na telefonie. Cicho! Na telefonie to. Cicho! To jest w ogóle... 8, 9, 10. Kurde. Dobra, teraz jest ustawione na 11. Bo to i tak potem... No. Ustawić na 9? Nie wiem, ale już mi było w mózgu. Ile było na opakowaniu? 11. A ustawiłeś? Na 11. Dobrze, to brawo. To jest ok. Dobra. I każdy dostanie taką kostkę sera? Mhm. A nie trzeba pokroić pomidorków? Właśnie pyk jest taki, że... A nie trzeba to oregano posypać? A to doprawić czymś? No pytam tylko, no. Pytam dla widzów, żeby oni wiedzieli. Mówiłam, no. Tak się gotuje z lwem. Jest zawsze milion pytań i uwag. Nawet jak lew nie wie, jak coś się robi. Ale no właśnie ja się pytam specjalnie. Przestań jeść przed obiadem. Ja się pytam specjalnie, żeby widzowie wiedzieli po prostu, jak zrobić ten wspaniały makaron. Pomidorki, oliwę, fetę? Fetę? A jakie wino byś sugerowała do takiego makaronu? Białe czy czerwone? Brak wina. Do tego konkretnego makaronu bym sugerowała brak wina. Ale tak jakbyś miała, musiała, ktoś by ci kazał, no. To białe czy czerwone? Poziomkowe. Piccolo. Po co ci wino, Lefek? Ty masz tutaj... Słoń jest jak wino! Nie pij. Ja nie chcę, tylko się pytam. Chcesz? Nie kłam. Zobacz, ile ja w tych kroksach jestem wyższa od ciebie. Serio, ja jestem przygarbiony stoję. 5 centymetrów, ale zobacz, jaka jest różnica, jak ja zdejmę te buty. Będzie to teraz w perspektywie też wyglądam, ale o! Se.
serio, one mają kurde z 5-6 cm. No tak. Wiesz ile to jest 5-6 cm słoń? Wiem. Mówiłam ci, nie walczę na złośliwości ze sobą. Jakaś riposta. To jest chyba na karę. Schowaj. A, miałam zostawić czas na tamto. Chodź tutaj. Nie. Chodź. Nie, teraz jest spada. Wiesz, że kupiłam sobie nowe kroksy? Mam to. Słuchaj, sam zaczynasz, to potem się nie obrażaj. Ja cię nie obrażam. A ja ciebie też nie obrażam. Obrażasz? Nie. Ale. Nie chcę chyba tej kwestii dyskutować, nikt tam nie. Nie. Tym ciąłeś kwiaty, nie? No słuchajcie, Sushi śpi na łóżku. Dostała zastrzyki. No i miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Na pewno będzie. No będzie, no tylko kiedy? Kurde, pani powiedziała, że to czasami, wiesz, 2 miesiące się może ciągnąć. Biedny Sushi, wiecie? Taka jest biedna, siedzi takie, ma oczy przymknięte i w ogóle się nie kładzie spać, tylko siedzi i się tak patrzy. Że w ogóle na przykład nie kładzie głowy, nie? Nawet nie to, że leży, tylko cały czas tak. Kopać moje kroksy. Podaję ci je, nie kopię. Kopiesz. Podaję ci je, przesuwając nogą je. Chodź, chodź tutaj. Jestem. Nie macie. No dobra, jak sobie to wrócisz jak ten, zrobię ci makaron, powiesz, czy ci smakuje. No to mam jeszcze zostać. No idź. Cześć. Przyniosę Sushiego. Skwierci! Uważaj, wiesz jakie to jest gorące, bo to jest rozgrzana oliwa. Uważaj, bo to od tego była ta blacha przypalona. Aha. Bardzo uważaj, bo to jest tak gorące. Nie podchodź, naprawdę, bo to jest. Patrzcie, dzieje się. Tu się dzieje magia. Pomidorki sikają, a to no, jest rozgrzana oliwa. No, i wszystko zaraz pierdachnie. Jak to gotuj ze słoniem, dokładnie. Tylko to jest bardzo... O, super. I to... Ale jeszcze... Bo to jest... A nie, rozpływa się? Rozpływa się. Bo to jest ta prawdziwa grecka feta i ona dłużej potrzebuje, wiesz? Rozpływa się jak malina. O. I teraz patrz. O. Jeszcze nie są do końca. Jeszcze na chwilę zostanie. No. Już słoń się raz. No to jest tak. Kisi to wszystko. I co? I będziemy jeść z tymi skórkami? Zaraz ci to powiem. Nie, ja mam patent, zaraz ci powiem wszystko. Tylko to jeszcze na chwilę trzeba włożyć do piekarnika, bo to jeszcze musi chwilę, bo to jeszcze one nie są. Muszą być takie totalnie rozpuszczone. Wiesz, że ja też nie lubię skórek, więc co? Jak one tak ładnie odejdą całe, to ja potem szczypcami wyjmuję. Mhm. Nie, bo czyli jeszcze czekam. Skórki fuj. No jeszcze z 5 minut, tylko trzeba tak... No, ale... Nie opasz się. Pierwszy raz, jak to sobie zrobiłam, to myślałam, że mi język spłonie, bo raz, że wlałam tyle oliwy, ale dwa, że to jest naprawdę taka gotująca oliwa i w tych pomidorkach jest ten i trzeba naprawdę odczekać, żeby to ostygło, bo... Chyba tam vlogujesz, a nie tu. Nie. Nie? Bloguję ciebie. Jesteś tutaj tak po boczku troszeczkę. Teraz jesteś centralnie. Jak pijesz wino, o. To jest cola. Wiem. No dobrze, to... O, patrzcie. Poziomujemy lodówkę, widzisz? A właśnie, regulowałeś jej nóżki, bo przestała bzyczeć. Czy nie. Moje wieczne kopanie... Oczywiście, że regulowałem. Naprawdę? No to nie. Regulowałem tutaj, wiesz. Rano przyszedłem, podnośnik wziąłem, nóżki rozkręciłem i działa. Ty śpisz, a ja pracuję, tak jest zawsze, z reguły tak jest.
ciekawe, co się stało, że się naprawiła. No. Mówię ci, ja ją tyle razy uderzyłam, że chyba aż ją zgniotłam tu w jednym miejscu, więc chyba się poddała. No świetnie, świetnie, no. Świetnie. No to trzeba było naprawić, lodówka. No naprawiłem! Tak, sama się naprawiła. No masz, no. No się zlewasz ze słonia. No naprawiłeś naprawdę, coś jej robiłeś? Tak. A co? Nóżki kręciłem. Przyrzeknij na życie Sushiego. Spadaj, nie mów tak dalej. No, bo kłamiesz. Przyrzeknij, że kręciłeś. Widzisz. Ale ładna pogoda dzisiaj, prawda? Co tak wolno skubiesz? Skończysz z widelcem wokół dzisiaj, ja ci to mówię. Ty się tak z tą droczy, kto się czubi, ten się lubi. A ja się nie droczę, skończysz z widelcem wokół. Nie sądzę. Też nie sądzę. Do deals bym nie trafił. Szachmat. Ej, a ciekawe, właśnie na przykład może nas ktoś ogląda z demu i właśnie słuchajcie, jak tutaj pod blokiem nam teraz robią Lidla, to może tam na przykład na kawałku placyku by się DM jeszcze zmieścił. Drogie kierownictwo, DM Deal Section. Słuchajcie, będę was reklamować codziennie, jak się tu wybudujecie. Codziennie. No może nie codziennie, ale... Zresztą tak, teraz jeździmy trzy razy codziennie. W tygodniu, to już... Niewiele brakuje. I to patrz, raz jedziemy, później hall nagrywamy. A właśnie, wy, że tu jeszcze mamy dwie torby nienagrane. Możesz mi pokazać w sumie. Co? Wiedziałam, no, że już się nie będę wstydzić. Paczki. A coś nowego teraz kupiliśmy, czy jakieś same stare rzeczy mamy? O, to ja kupiłem. To jest ciekawe. Ty, no a to się nie w lodówce trzyma tak. A ty jeszcze dzisiaj robisz sernik, do którego mamy tak... Człowiek to nie ma spokoju nawet na chwilę. Tak, bo ja znalazłam w szufladzie, że mamy jeszcze te herbatniki Foxy, które były naprawdę sekretem tego sernika moim zdaniem. Oprócz mojej unikalnej, cudownej receptury. O nie, którą sobie zapisałam na notatniku i nie wiem, czy on na Mazurach nie został. Nie, ja mam tutaj. I co teraz robisz? No, wydaje mi się, że obrałam wszystkie skórki, ale jeszcze sprawdzam. No nie, no już dobra. No. A ja nie lubię skórek. No nie, to nie sobie wyjmiesz z talerza. Nie! A w mówię ci, to trzeba odczekać, bo to jest tak gorące, że sobie język poparzysz. No o, zobacz, jaka wielka skórka, no. Jestem. No to zaostrzaj apetyt. O, jeszcze skórka. Jutro to zjemy. Jezus Lew, patrz, mówię, że ci się uczysz cierpliwości przy mnie. Ale już dzisiaj się wyuczyłem. Nie od razu Rzym zbudowany. Te czosnki wcale się nie rozmiękczyły. Jakieś są, one chyba były wyschnięte. Ale pachną czosnkowo ładnie. Mówiłem ci to. No ale jakby nie słuchasz. No ale jakby nie dysponowaliśmy innymi czosnkami, więc... Ale trzeba było je rozgnieść. No to... Wpuścić. Słuchaj, nie od razu Rzym zbudowano. Widzę dzisiaj skórkę, ale nie wiem, czy ci powiedzieć. Ale... Mów, ta? Ja nie znoszę skórek, no. To jest w ogóle niezdrowe, że ci potem siada na żołądku. Którą ty będziesz dzisiaj godzinę mamy? 16? O, aparat tak? Się rozładował. Co? Aparat się rozładował. O, ja tu denerwuję. To jest skórka czy nie skórka? No dobra, już nie będę tak dziabać. Wyjęłam ten jeden czosnek, bo on chyba tu się wysekł. I taka papa się zrobiła, nie? Tak, taka papa. Będziesz jak papa, jak będzie ci smakować. Jeszcze jakieś uwagi? No to może nałożymy już to do makaronu, nie? Co, tak się niecierpliwisz? Dobra, już najmłodsze. Czekaj, spróbuję. Dobre? Ostrawe. Ale dobre? Mhm. Pyszne, Lew. Lepszego nie jadłeś. A to się robi z jakimś serem jeszcze? Wiesz co, ja jem bez, ale kupiłam specjalnie parmezan, jakbyś chciał sobie posypać. Dobre.
Sprawdzę bez. W takim układzie. Mógłbyś teraz mało tego sosu wyszło. To przez twoje gadanie. Tak, żeś gadał, że za mało i teraz... Wszystko przede mną. No wszystko przez ciebie. Oczywiście wszystko jest twoją winą. No nie, nie znasz się. 10 lat ze słoniem jeszcze nie zauważyłeś, że wszystko jest twoją winą. No właśnie. No to nieciekawe, jak mi pokazujesz, jak mieszam w sandzinku. To już dawno było nieciekawe, ale... Musisz komentować, Lew. To jest ciekawe. Dobra, to się włącza. Lew jest głodny, a mu nie pozwoliłam spróbować, bo chciałam, żeby była reakcja na żywo. A to już pomieszałaś? Tak, pomieszałam. A dałaś mi twój? Nie. Tak? Tak. Serio? Nie, dobrze dałam. Ale szczerze powiedz, nie ten, nie gadaj, że pyszny, bo to albo ludzie lubią, albo nienawidzą. Dobre, tylko zimne. No zimne, no, bo tak długo mieszałam, że wystygło. Chcesz włożyć do mikrofonu? Rozważam to. Szczerze, że zimne. Ale dobra. Smakuje ci? Ale trzeba to podgrzać. Nie. Nie no, włóż sobie do mikrofonu, ja sobie wkładam. A nie. Dobra. Live i swing. I swing, no. Swing pyszyt. Mamy paczki, słuchajcie. Dawno nie było. Dawno nie było. A w ogóle ja chciałam powiedzieć, że przygotowałam dwa vlogi, was przepraszam za swoje oblicze. Ja strasznie wyglądam, kurde, jak się zobaczyłam. Czekaj, bo to mamy przodem być. No tu, tu musisz, tu gdzie ta torba, wiesz, tu jest dobrze. No tu gdzie ta torba, lewy. Tu gdzie ta torba. No. Ja to mi brzuch widać. O, no to tu. Dobra, ja to wyjmę. Paczka. Jest napisane ostrożnie. Ostrożnie. Widzisz, widzę? Tutaj, Jarek, bo żeby połukać, jakbyś się otwierał. Muszę kłać. O, no. Paczka jest. Od pani brat. Prezenty do dwa i słonie. Co to jest? No zobaczymy. Moja herbata! Moje piczku czerwone! Znaczy tej nie piłam jeszcze. A, nie, tą to kiedyś piłam. Pepsi Mango. Skąd wy to macie? Z Kubańcem? Na słonie i warę z kisicu. Na słonie i warę z. Dziękujemy bardzo. Nie, to jest zupełnie. Ja może jeszcze jedne nożyczki, czy są myczu? Myciu. Aha, czytaj. Czekaj, nie, bo to jest zdjęcie, ale jak... Szusz. Dobrze. Znaczy list, nóż. Co? Ja to zobaczysz. Tu jest bardzo długi list. To ja sobie później przeczytam. Tak, od Beaty. Ja sobie to później przeczytam, bo tu jest... Bardzo dużo czytania, to na spokojnie. Nie wiem, czy mogę mówić. Tu też są jakieś rzeczy. Dobra, ja sobie to później przeczytam. Jest bardzo dużo różnych rzeczy, wiesz co? Tak. Ej, to jest... Ale zarąbiste! Ej, ale zarąbiste, piękne to jest. Ej, to możesz mieć na umywalce na jakieś swoje małe lwo rzeczy. Albo na
To jest jedna rzecz, co ja to przyznaję. A ja będę mieć... na obrączkę możesz to mieć, bo nie możesz gdzie kłaść obrączki lew. Tak, mogę. O, ja znowu nie mam. Będziesz... A ty masz? Masz. Mm-hmm. A ja na kartę. Ja zdjąłem na noc, ale a ja na pamiętałem karty. O tym. A ja na karty. O, kabanosy dla Kici. A one to... O, jakie mięciutkie. Butchers, Biofood. With beef. A to jest co? For men. Żel do mycia twarzy. No, nawet nie znam. O, a to jest szampon i odżywka. Ja myślę, że tam w liście jest więcej, ja sobie później przeczytam. Tu nic nie ma na pewno, żeby się nic nie wyrzucił. Nie. Dobra, to jeszcze tak zrobię. Zakładam. Made with love. Teraz będzie dobrze. Uwaga, słoń. Odbijam. Nie odbijam. Ja też, ale gdzieś to przynajmniej jest kogoś artykułowe. Zawsze się tak męczę z tymi opakowaniami, to przynajmniej mam to wszystko. Patrzcie, jakie to jest. Plakat, mazury. Ale ładne, takie jak czasami u nas są takie mgły nad jeziorem. Ja strasznie lubię taki klimat. Może dwa razy w życiu wstaliśmy tak wcześniej, żeby to zobaczyć. Ale widzieliśmy. Lew, ty musisz tak, ja po prostu z tym nie radzę. Ja tu będę stać i to... Ja posprzątam. Dobrze. Ja posprzątam, bo mi to nie idzie. Także dziękujemy. Ja sobie tutaj czytam, bo tu jest bardzo długi list i... Droga Beato, bardzo dziękujemy. Tak. Bardzo, ja sobie tutaj bardzo dużo na... pięknych rzeczy. Olek też nie może. No może. Świeczka. Ale czym to pachnie? Nie wiem, czym to pachnie, ale ładnie. Bardzo. Męskimi perfumami? Mhm. Bardzo ładnie. A wiesz, że to jest taki knot, że jak podpalisz, to daje odgłos jak komin, jak drzewo takie pstrykające w kominku. Dawaj. Naprawdę. Dawaj. Słyszałeś, że są takie świeczki? Nie. Tutaj coś przyszło z Anglii, słuchajcie. Odpalam. Lew, zobacz! I to są ciasteczka! Dziękuję! Od tego się zaczęło. Kto mi to przysłał? Od tego się zaczęło. Kamila, dziękuję bardzo! A to pewnie bardzo długo szło, bo teraz z Anglii strasznie długo przychodzą. Ale palę coś, palę dom. Palę dom. Lew, no! Au. Już nie palę. Ja! Ciebie zapytałam. Już nie palę. Lewek. Ale będę jeść dzisiaj, dziękuję bardzo. Wow! A w ogóle słuchajcie, ilość oznaczeń na tej pomarańczy z Deals, jak mi wysyłacie na Instagramie, to jest po prostu... Wow, ciasteczka! Ale to jest... No naprawdę, słuchaj, postawimy sobie na mazurach, na karty i na obrączki. Dobrze. Nie masz takich małych pierdół, nie? Nie. Nie no, mam. Ja mam dużo małych pierdół. Wiecie, to po jednym dniu będzie zawalone. Nieprawda. Dobra, to możesz zacząć. Przestań tam grać w tego, bo... Nie. Uwaga, szkło. Uwaga, szkło. A to jest pan Kluska. Pan Kluska. To bardzo jest ekscytujące. Też mnie to ekscytuje. To znaczy, że to pan Kluska. Ja to w ogóle uwielbiam. Słuchajcie, no wiecie, że uwielbiam. Dlatego pani Beata ma u mnie dużego plusa. Pani Beato. Beato. Lub pani Beato. Nie wiem. Jak pani woli. Jak woli. Ale. Nie lubię prezenty. O, dobra, ale to... Mam kluskę. Ojoj. Proszę. No, ja mam czytać. Czytać. Ja nie umiem.
manufaktura naturalnych wyrobów spożywczych w Pluskach. Jesteśmy trójmiejską firmą, która trudzi się produkcją jedzenia. W 100% naturalnego, rzemieślniczego, z czystym składem o jakości restauracyjnej. Swoją działalność skupiamy na ręcznej produkcji wyrobów spożywczych, które dostarczamy w każdy zakątek Polski. Działamy zarówno online, w sklepie internetowym, jak i w sklepach oraz sieciach handlowych na terenie całej Polski. Nasze wyroby dzielimy... Nie ma, jestem. Na dwie kategorie. Słoiki, które dzięki opracowanej technologii zachowują 6-miesięczny termin przydatności do spożycia bez konieczności przechowywania w lodówce. Wyroby mączne pakowane próżniowo z 10-dniowym terminem przydatności do spożycia z koniecznością przechowywania ich w lodówce. Przygotowałam dla Ciebie, Ilwa, kilka naszych pozycji dań do Waszej domowej spiżarni. Wszystko śmiało możesz w niej trzymać. Dopiero po otwarciu produkt musi trafić do lodówki. O kurde, lew. Tu jest zupa fo, żeberka pieczone barbecue. Potwierdzam, jest zupa fo. I serio, to będzie trzeba trzymać w lodówce i to ma 6 miesięcy? Ale zobaczcie, jak to fa... O ja, ale czad, zupa wietnamska. Ale to fajnie wygląda. Pluska. Bolek, sos boloński z mieloną wołowiną. Ale numer. Wow. Super. Co robiliście? Zjemy. No. Spróbujemy. Ile by zdać? A tu jest więcej. Więcej, dobrze. Czy już szedłeś do laptopa się tam? Nie. Lecz gra. Przegrywam, nie gram. No to właśnie dlatego, że się wiesz, nie skupiasz. Łączy, bo ja tutaj pomagam. A jestem jak Napoleon, jak już ustaliliśmy, leczo. Zobacz, żeberka barbecue. O, mały słoiczek. O, czerwone kawy, sos azjatycki. O, z ananasem, to nie będziesz lubił. Ale to... Mleko kokosowe, liście kafiru, trawa cytrynowa, to coś dla mnie. Nacho cheese! No, nacho cheese. Nacho cheese! Myślę, że będzie trzeba chodzić, bo chciałeś sobie do nacho cheese. No. A jeszcze więcej, słuchajcie. Ja sobie jeszcze jedną wartkę przyniosę. O, a co masz? Zamówienie z Sephory. A! O, tu jeszcze jest jeden. Humusy. O, humusy? Humus z pieczonej papryki. I widziałam, że coś takiego istnieje w przyrodzie. A to jest czatni cebulowo-żerawinowe. To musimy sobie zabrać do bieli. Co to jest czatni? No to jest taki... Nie wiem, jak się tego tłumaczyć. Jak ci powiem, że wiem z cebuli, to tego nie tnie. Nie, ja lubię wszystko. No to jest takie do mięsa cebuli. Zostawiam się od razu tutaj. Chyba nic tu nie zostawiłem, nie? No właśnie, zobacz, to nic nie zostało. Dziękujemy, pani Kluska. Dziękujemy bardzo. A, tego nie trzeba rozcinać. Jeszcze wam pokażę, co sobie zamówiłam z Sephory. Zajebiste. Patrz, jakie duże. To i co tam? Idź do komputera. Tylko się zastępować. Widziałeś takie duże bąbelki? Nie, można nigdy po nich strzelać, skakać. Gdyż przychodzi okres wakacyjno-słoneczno filtrowy, no i też po tym teraz, wiecie, trzeba używać. Ja mam teraz taką miniaturę z Murat. Proszę odłożyć bąbelki na chwilę. I zaraz wam pokażę, bo było teraz minus 25% w ogóle na Sephorze. O, i właśnie, ale fajnie, mówili, że dołożą miniatury i patrzcie, to jest
Patrzcie, mini ten, mini tuż z tego, a dla ciebie wzięłam lew jak zwykle. O, ale jedną to jest męskie. Właśnie, tak. Ja chciałam zawsze powąchać, jak to pachnie. Tak, to dużo w reklamach leci, nie? No, z dzikus. Ja to na lwie. To jest dzikus. To pasuje do ciebie. Lwy to dzikie zwierzęta. O, ładny. Bardzo ładny. O, musi wykupić. Bardzo ładny. Krawiasty. Ja tak, ale to taki w twoim stylu, nie? Trochę podobny do tych Tiffany'ego. Trochę jak kot, trochę pomiędzy kodem a Tiffany'im. Mm-hmm. Ale ładny, ładny. Ja to bardzo ładny. Ale kurde, brałam tylko męskie, a to jest damskie chyba, nie? To si, czy to jest męskie? Damskie. Ale może jest też... Damskie, damskie. Jest damskie, nie? Ja zawsze lwu biorę te perfumy, bo sobie wozi w samochodzie, to dla lwa. Proszę. Dziękuję. Zaraz zobaczymy to si. Gdzie ty masz psikaczu? Ale ładne te perfumy. Takie malinowe? Malinowe. Trochę podobne do tych Armani My Way. To nie wiem. Tych, co teraz używam. No to nie. Niepodobne? Nie. Trochę taka słodkie bardzo. Słodkie, słodkie, no ale fajne. Ale te? A, bo są intense. Są super. Bardzo, bardzo mi się podoba. Sobie zostawię. I słuchajcie. Razem z deszką włożę sobie do torebeczki, żeby nie zgubić. Dobrze, i słuchajcie. Widzę, że zamówiłam nie to, co chciałam. Albo mi wysłali nie to, co chciałam. To jest paragon. Dlaczego mi się to zawsze przytrafia? Nie ma paragonu. Ja się nie śmieję, bo to jest straszne. Ej, nie ma paragonu. Jest paragon. Nie ma paragonu? Ej, serio, kupiłam nie to, co chciałam, wiecie? Bo sobie dodawałam różne rzeczy do koszyka. Ej, słuchaj, mam problem. Co zrobiłeś? Zgubiłem tą świeczkę. A, jest, dobra, uff. Bo ją zapaliłem i zgubiłem. Ale tam jest, jest. Widzę ją. I się nie pali. To dobrze. No. Dobra. To chciałam zamówić, gdyż to mam w miniaturce. I to jest Murad Invisiblur. I to jest wielozadaniowy krem upiększający z SPF 30. I to jest bardzo fajna rzecz. Wiecie, że ja używam serum i kremu z tej serii. Sprzątam! Lew, musisz teraz, no! Nie kocham, że sprzątam! Dobrze, kocham cię, jak sprzątasz! Serio, ten gość był kiedyś u nas na helu. Nie, to jest ten! Nie. To jest ten! Możesz mi zapytać, może go kolejny. Możesz. Dobrze, więc to jest spoko, ale wiecie co, chciałam sobie z Dermalogiki... Zamówić jeden filtr, a zamówiłam dwa i zaraz mi padnie... Bateria! Dobra, jestem z powrotem. I chciałam... Z blankotem! Zamówić jeden taki produkt, który jest łagodzący, taki, żebym sobie mogła teraz nakładać. I oglądałam dwa SPF-y i dwa sobie dodałam do koszyka i potem usunęłam tamten produkt, chyba nie... Serio nie ma w ogóle, zawsze ten paragon, teraz będzie, że ten... Teraz będzie, że dostałam, ale sama to kupiłam, serio. Naprawdę tu nie widzę. Nie dorzuciliśmy paragonu. Nie. Nie dokończę tego zdania. Oglądałam taki produkt, ale to ładnie pachnie. Taki produkt łagodzący z Dermalogiki. Ale to nic, bo zastanawiałam się nad tymi dwoma produktami. I to jest, słuchajcie... Nie ma tu nic... To jest taka baza pod makijaż z SPF 30. A to jest takie nawilżające, ujędrniające i działające anti-aging Dynamic Skin Recovery SPF 50. Więc... no tak, to jest po prostu to jest krem nawilżający z SPF-em. Który ma zapobiegać starzeniu się skóry, nawilżać, ma antyoksydanty, anti,
antyoksydanty, Boże, po angielsku jest napisane tam białą herbatę, bogaty w polifenole i polipeptydy. Pomaga ulepszyć jakość skóry. Chroni przed UVA i UVB. A to właśnie, to miała być taka, z tego co czytałam na stronie Sephory. Nie pamiętam, czy to miała być taka jakaś fajna baza pod makijaż? Nie pamiętam. Czy ja w końcu może coś innego kupiłam, więc nie będę teraz ciemniać, wrzucę wam linki do tego. To chciałam kupić. I który z tych dwóch chciałam? Chyba też tą 50. Ale nie wiem, czy to właśnie miało nie być coś takiego, co jest fajną bazą pod makijaż, tam było tak napisane. Sprawdzę to i wrzucę wam linki i zobaczę, czy to w ogóle jest to, co ja chciałam. No serio, nie ma paragonu, więc zobaczę. Czekajcie, to można łapce sprawdzić. Dlaczego mnie to zawsze spotyka? Ja. Dobra, już wiem. Tak, dostałam to, co zamówiłam. To jest lekki i przyjemny krem nawilżający z filtrem SPF 50, który chroni skórę przez cały dzień. Dzięki technologii Olaosong krem przywraca skórze miękkość, jędrość i elastyczność, a jednocześnie chroni ją przed czynnikami odpowiedzialnymi za starzenie się skóry. Jednocześnie zapobiega i koryguje oznaki starzenia się skóry. Dobra. I teraz ta 30 to jest ochronno rozświetlający krem nawilżający, będący niezbędnym kosmetykiem dla mieszkańców miast narażonych na działanie skażonego środowiska UV i wolnych rodników. Jego formuła 3 w 1 pozwala chronić skórę, jednocześnie przywrócić jej promienny wygląd. Dzięki zastosowanej technologii inteligentnych dronów kosmetycznych wzmacnia on naturalny blask skóry, nadający promienny wygląd. Srata pierdata, gładszą skórę, na. Dam wam znać, zobaczymy. Ta Dermalogica, no to jest taka już dosyć znana dobrze i chwalona zawsze marka, więc, a ja już 100 lat nic nie miałam, więc chciałam przetestować. O, lew idzie z borkiem. A to jest naprawdę super i chciałam to kupić, ponieważ ja używam serum i kremu do twarzy z tej serii i pomyślałam, że to się będzie lepiej ze sobą dogadywać, a to zawsze ważne. W ogóle jaka... Co? Ten smakołyk zjem. Jest sushi? No to weź ją na spacerek i może jej tą rybę nastawię. Chodź. Znowu nie zrobiłam tego sernika. Chodź sushi. Chodź. O, zobaczcie, chodź. I w ogóle jakie to jest duże opakowanie. Znaczy to... Chodź. Jaka to jest pojemność? O, to dobrze. 30 ml. Nie dawaj jej teraz. Daj jej po spacerku. Ale dużo. Bardzo głodny są. No dobrze, ale to jest wyschnięte. Jej zrobię świeżą rybę. Nie tak bardzo głodny. No to suche jest, sushi nie lubi tego. W każdym razie słuchajcie, 30 ml. Bo już się nie mogę skupić. Się wyłączam. Chodź. No chodź. No i jak ja mam nie tracić wątku? Powiem wam, że mam od grudnia, pamiętam, że zaczęłam używać w pierwszy dzień Vlogmas tego serum i kremu. Chodź, sushi. Ja mam tak jeszcze z połowę kremu i nie wiem ile serum, rozłączam się, pa. Idę wstawić ryby, bo Borek głodny wróci zaraz ze spaceru.